Dobra, zgarnę ich skarb. Notka. Czyli to byli deserterzy temerscy. Będzie rabował tych, którzy zabijali temerskich synów. Jest to jakiś sposób. No tylko niestety. Trafiliście na mnie. A co są te protokoły przesłuchania wiedźminów? Level mam trzeci. Trzeci level. O, ale. Dobra, dalej. Tutaj coś jest. Jakiś skarb, tak mi się wydaje, cholera. I co, paskudo? Cholera. Aha, a przechodzisz Wiedźmina po raz pierwszy? Ja przechodzę po raz drugi, tak mi się wydaje. Bo raz zaczynałem, ale nie doszedłem nawet do połowy. Później przeszedłem, znaczy na początku przeszedłem, później właśnie do połowy. No i to było długi czas temu, no i wróciłem sobie do Wiedźmina, do tego pięknego, cudownego świata. Ale no, jestem bardzo słaby. Ale już niedługo. Ciągle się uczę. O, zniszczę to gniazdo potworu. Bo wcześniej nie miałem petardy. Czwarty raz już! Kurde. No to też wciągnął cię ten świat. Świat miecza i topora. A przechodziłeś... Przeszedłeś też jedynkę i dwójkę? Właśnie fajne jest to, że jak robię ten skok, to mogę uderzyć gościa z tyłu, nie? Cholera. Szczególnie jak teraz oznaczyłem tą postać, to kamera sama mi się obraca w jego kierunku. Ale fajnie. Aha, a teraz z pytajnikami. Nie, no to fajnie, bo to na 100% jakby teraz przechodzisz, nie? Ja też chcę na 100% przejść. To gniazdo guli, trzeba je zniszczyć. Chcę być wszędzie i widzieć wszystko, co ma mi ten świat do zaoferowania. Aha, na... Od trójki zaczynałeś. Bo na PS4. Bo ja przechodziłem, pamiętam, parę lat temu ładnych. Nie, to było w gimnazjum właściwie, kurde, to... O Boże. No tak, to było w trzecim gimnazjum. Kiedy to było? W 2010? To 11 lat temu, tak? Znaczy, to strzelam zupełnie. Ale chyba coś koło tego. 11 lat temu przechodziłem Wiedźmina jedynkę, no. Od tego się zaczęło. Później na dwójkę nie miałem komputera długi czas. Jak już miałem, to przyszedłem dwójkę. I trójkę dosyć niedawno. Czy niedawno? Sam nie wiem, ten czas tak szybko leci. Przecież ja jeszcze niedawno byłem na ramionach Ojca Chrzestnego w kościele. Było mi przyjemnie, a teraz kurde, praca, nocki. Daj spokój. Ja już nie mam petard chyba, tak mi się wydaje. Mam jeszcze. To pójdę sobie tutaj zniszczyć kolejne gniazdo potworów. Przechodzę właśnie na 100%. Nie ruszam za bardzo tego wątku głównego. No jeszcze nawet nie walczyłem z gryfem. Po prostu wszystko tutaj odkryję, co mam odkryć i polecę wątek główny. Aha, czyli... Co to mi się stało? Czyli... Cholera. Czyli 69 to nie jest żart... Żart dwuznaczny, tylko to jest twój rok urodzenia. No kurde, macie. No to tak. 69. 52 lata? O cholera. Czyli jesteś pewnie wojskowym, byłym albo policjantem, już na emeryturze. Też niekoniecznie. Fajne jest to, że jak skoczę za niego, to mogę zadać obrażenia krytyczne od tyłu. Nie zawsze się udaje, teraz się nie udało. Teraz też nie. Ale... O, proszę, obrażenia krytyczne, właśnie. O tym mówię. Ale ogólnie zwiększone obrażenia, z tego co widzę. A, no, dobra, czyli 69, to wiadomo, o co chodzi.
kolega mi coś mówił o tym 69, nigdy nie widziałem takich rzeczy. Medalion drży, to miejsce mocy. O, ty jeszcze wyskoczył. Dobra, i mam punkt umiejętności, który mi się bardzo przyda. Nic nie dostałem, czyli muszę czekać, tak? Słychać wilki. Dobra, i będę mógł iść dalej w tą drzewko rozwoju. Ja z gryfem walczyłem, to pierw wzmocniłem się, robiąc poboczne pytajniki. No właśnie, ja też tak chcę zrobić. Wszystko tutaj porobisz, tylko trzy pytajniki właściwie, jestem gotów. I to blisko siebie. No i będę na najwyższym możliwym, znaczy możliwym to nie, ale na najwyższym levelu jaki się da. Ja biegnę. No, na czwartym albo piątym. Ja mam trzeci, zaraz będę miał czwarty. Ależ wieje. Co to jest? O cholera, dezerterzy pewnie. O. Wyrwać mu ja. Jacyś mocniejsi chyba. Nie! Twoja dupa należy teraz do mnie! Nie mogę z nim kontry robić. Znaczy riposty. Przeciążenie. O cholera, jasne. No nieźle. Muszę się udać do jakiegoś handlarza. Kurde, by to tak chodził. Z tablicy, a właśnie, nie pomyślałem o tych tablicach, kurde. Wiem, że jedną tablicę czytałem tutaj w wiosce, ale innej nie ma, no to dobra, to tak. To zrobiłem wszystko. Tam było licho przy studni. No. Licho ze studni. Kurde, jestem przeciążony. Trzeba być jakiś handlarz. Fajnie, że na koniu mogę normalnie jechać. Łotka, nie bój się. Nie skazałbym cię na pewną śmierć. No proszę, darmowy skarb. No proszę. Bardzo, bardzo ciekawa opinia. Sekcja zwłok. Dokładna. O cholera. Chyba wiem, o co chodzi. Zbliża się tutaj watacha wilków. Znaczy z racji tego, że przechodzę no trzeci raz właściwie, no powiedzmy drugi tak na pełnej, no to nie będę czytał, bo pierwsze dwa razy czytałem wszystko. I było to wybitnie ciekawe, to absolutnie nie ujmuje. Bardzo fajnie wchodzi się wtedy w świat gry. Naprzód! O cholera. Tutaj już nie wiem nawet co ja mam. Zapiski. Coraz lepiej nam idzie. No nie. Chłodka, chodź. Ale jesteś paskudny. Dobra. A u tych dezerterów? A trudno. Gdzie oni byli? Tak opieram się na znacznikach, że straciłem rachubę. A u dezerterów? No to nie będę wracał tam, trudno. Idę to sprzedać do jakiegoś handlarza. Jedź, putka! W tym miejscu coś czuję, będzie jakaś walka pod tym młynem. Dalej! No nie jestem pewien, mam czasami takie przebłyski. Jasnowidztwa, kurde. Będzie ten, co go... A no rzeczywiście, tak, rzeczywiście, no. I z nim mogę pohandlować. Znowu się żyje. Dziękuję za ratunek. Ludzie różnie gadają o Wiedźminach, ale ja zawsze wiedziałem, że to porządny cech. Dokładnie. Widzę, że udało ci się ocalić towary. Teraz czekam na naprawę wozu. Czas mija, straty rosną. Potrzebujecie czegoś? Oddam za pół darmo. To pół darmo, to zobaczymy. Zobaczymy, ile to na niego to pół darmo. Może najpierw się wyposażę we wszystko, co chcę. Uważaj na siebie. Z kaplicy zbierałem skarb. Wchodziłem do tej kaplicy i walczyłem z tym upiorem. Ale fatalnie Geralt wygląda w tych innych ubraniach niż wiedźmińskie. Kurde. No ale ubiorę. Będę patrzył tylko na ten główny wskaźnik. Dobra, sprzedaję. Co tu się dzieje? Aha. Witam. U cholera, mieszę do kowala.
Niech to szlak. Przeczytałem, jak już opchnąłem te miecze. Ale sprzedam, proszę bardzo. Ten sprzedam. Nie no, już za takie kwoty. A co, rzeczywiście jest ten? Rzeczywiście jest różnica? Gdzieś ile procent jest różnicy, jak sprzedaje się miecze u kowala? Dobra. Uważaj na siebie. Babka mi opowiadała, że kiedyś jak kowalowi synek zginął, to chłopy zaraz wzięli na skrytki wiedźmaka, bo akurat tam pod lasem? Bo ja na Sklimku. Dobry z niego chłop, panie wiedźmin, gdyby tylko... Co? W czym rzecz? Wesemir, już pół roku jesteśmy na szlaku. Co nam z tego przyszło? Wiesz, że minęło już ponad pół roku, odkąd załatwiliśmy Biesa z Worunę? Tak, Biesa. I nie tylko. Jak się nazywał tamten sukinsyn? Drugan? Niech mu ziemia lekką będzie. Dawniej wszystko wydawało się prostsze. Potwory były złe, ludzie dobrzy. No. A teraz pogmatwane to wszystko. Dawniej było dokładnie tak samo, tylko już zdążyłeś zapomnieć. Sam masz prawie setkę na karku, więc nie wypominaj mi wieku. Te amulety zostaw na miecze, będziesz wzmacniał. Dobra, czy amulety wszystkie zostawiam? Zobacz na poboczne zadania. No właśnie, dobra. Na razie. Bardzo słuszne uwagi, kurde. Zadania, poszukiwania, brudna forsa, coś tutaj jest. O, dobra. Robię wszystko, byle tylko nie ruszać wątku głównego. Brzydzę się wątkiem głównym, który jest oczywiście wybitny. Od tych śliwek mnie chyba brzuch boli. To jest chyba najlepsza gra, w którą grałem, Wiedźmin 3. Ten klimat jest niesamowity. Jedziemy! O, w dupę, sorry płotka. Dobrze, że koń mądrzejszy od właściciela. Co to jest? Co jest? Cholera. Magia. To miejsce mocy. Może by tak na skróty? Diabeł mówi dobranoc. Aha, z drugiej strony muszę otworzyć. Cholera. Aha, muszę podjechać z drugiej strony. Kurde. Dobra. A ja poszedłem, gdzie diabeł mówi dobranoc. To z młynu podjadę. Z tablicy wziąłem ogłoszenia, tak. Jeszcze sprawdzę mimo wszystko, ale... Jestem przekonany, że brałem. Jedź, podka! Jestem pewny, że chyba brałem. Ale wiatr tutaj wieje, kurde. Wieczna dolina, można powiedzieć. Okej. Okay. Dzwoni mi alarm. Okej. Okay. Zatrzymam. Sam sobie na YouTube, tak o. Bardziej mi się podoba to całe streamowanie, to jest bajer, odpalasz grę, no i streamujesz, koniec, nie? Ale na YouTube też wrzucam te takie pocięte filmy. Czyli będzie cała ta historia pocięta, ale nie mocno, nie brutalnie. Choć zdania są podzielone. No i dobra. Lecimy dalej. Dezerterzy. Tylko jeden? Cholera. Tylko jeden deserter. A, bo ja tu byłem przecież. No tak, przecież ja tutaj tego nie zbadałem. Nie wchodziłem do środka. Cholera, to ja tu byłem. Ale jaja, a ten most płaczki to z drugiej strony muszę otworzyć, tak? Most śmieszki. Otworzę go. O kurwa. Nie podoba mi się ilość tych wybuchających beczek. Ujęcie jak skina akcji. Dobra. Dobra, czyli wszystkie znaczniki już są ogarnięte. Mogę wracać do Wesemira. Zobaczę jeszcze na tą tablicę. Ja dam swoje wieje. Cesarz nas poprowadzi. Cesarz Emhyr von Emreis. Cisza w komnacie, cesarz Emhyr narobił gacie. To są same takie notatki chyba, nie? Chyba tak, to nie są zadania. Tak, czyli teoretycznie wszystko mam porobione. Idź do kowala, aha, dobra. A no tak, żeby chociażby naprawić ekwipunek, nie? Witam, stop! Chciałbym, żebyś... No niby lepsza jest ta kedweńska kurtka, on ma wszystkie składniki. A kupię. Z tego co widzę, tanie. No tutaj trochę, ale... Nie jest to takie drogie, a kupię. Bywa. Ubiorę tą kurtkę. A jak się te bronie ulepsza? Jej nie mogę ulepszyć, tak? Czy u kowala się je pewnie ulepszy? Witam stałego! Chciałbym...
O cholera, za mało pieniędzy. Najpierw sprzedam. Napraw zbroje i miecze, to zrobiłem. Musisz dać, pokaż towary, żeby na miecze zobaczyć. Witam stałego. Aha, żeby zobaczyć jego... Chciałbym, żebyś... Jego miecze. Sklep. Nie, on tutaj nie ma nic ciekawego. Nie, on tutaj nie ma nic ciekawego. To prawda, że ma tutaj jakieś tam przepisy na różne rzeczy, ale... Tu sobie sam poznajduję. Dobra, bywaj. Idziemy na... To wie, co nam jutro przyniesie. Idziemy na gryfa. Ustawię jeszcze na godzinkę budzik. Jeszcze godzinkę pogram Wiedźmina. Dalej patrz z miast sklepu. Dalej patrz z miast sklepu. Dalej patrz z miast sklepu. Jeszcze mogę ulepszyć miecz. Chłopka. Zamiast sklepu. Dalej patrz. Zamiast sklepu. Dalej patrz. Czyli mam patrzeć daleko. Czyli zamiast tutaj na sklep, to mam patrzeć daleko. Tutaj. To nie. To ja już idę do Wesemira. Aha, a może ci chodzi o to, żeby tutaj patrzeć dalej, w tych opcjach, tak? Witam stałego! Pokaż mi co. No ale tutaj mam tylko rozbierz na części. Usuń ulepszenie, napraw to mam, rzemiosło. No tutaj mam najlepsze, co mogę mieć. Znaczy, co potrafię zrobić. Dobra, wszystko jest. O, cześć Madzia. Bywaj. Idę naradzić się z Wesemirem. Mam szakłak. Tak, spałem, no. Zostawiłem na 6 godzin włączony stream, czy na 4 i poszedłem spać, kurde. Znaczy, to miało być dosłownie minuta. Mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że kapitan Nilfgaardzkiego obozu wie, gdzie szukać Yennefer. A zła, że musimy mu upolować gryfa. Już wiedział chyba. A czego mógł chcieć w zamian od dwóch wiedźminów? No mów, to ustaliłeś. Gryf porzucił leże. Trzeba zrobić wabik. No i jak ci idzie? Mam szakłak. Mam już szakłak. Nada się w sam raz. Silna woń. Chyba smród. Delikacik się znalazł. Zgniłe mięso, gnój, mocznik. Zwykłe wiejskie zapachy. Pamiętasz, jak w Tretogorze polowaliśmy na śmietnisku na zeugla? Pół dnia się potem szorowałeś. Pamiętam. Wracasz do tego za każdym razem, jak się widzimy. No tak. Tak, kamerkę jak śpię. No to jakiś jest pomysł, nie? Po prostu spanie. I codziennie stream, nie? Po 6 godzin, bo tyle staram się spać. Codziennie 6 godzin streamu. To jest naprawdę świetna sprawa. I kto wie, może dla Beki ludzie by naprawdę, wiesz, obserwowali. Nagle donaty, wiesz, śpię. Donaty możesz mnie obudzić, nie? Wszyscy by mnie wkurzali, niszczyliby mi życie, nie? Ciągle by mnie budzili. Nawet to jest śmieszna sprawa. O, właśnie, tak, dałem jej jaskółkę, no. Dałem i zobaczę. Już mógłbym zobaczyć, czy przeżyła. Na razie. Na tyle mnie ciekawi ten los Leny, na tyle się nią przejmuję, bo to jest dziewczyna, która wybrała się na schadzkę w nocy. Pomimo tego, że mamy wojnę, grasuje gryf, to ta miłość w niej jakby chciała to przezwyciężyć. Znaczy, przezwyciężyła to wszystko. Niestety, to była głupota. Ale dlatego życzę jej dobrze. I tak, wolne mam dzisiaj i jutro. Tylko, że dzisiaj będę do 14. Tak szybko. No jutro też pewnie od 6 rano do 14. Panna Lena. Mam nadzieję, że panna. To Mira, co ja mówię. A właśnie, miałem zapytać o to. Słuchaj, znałaś tu w okolicy jakąś Klarę? Czy znałam? Mało powiedziane. Klara była moją przyjaciółką, jedyną bliską w całym Białym Sadzie. Do czasu, aż jej mąż Volker pokłócił się z dziedzicem. Zabrał wtedy całą rodzinę, w lesie drugą osadę. A, i tam była. Dziedzic pojechał tam z całą świtą nakłaniać ich do powrotu. Miało być po dobroci, ale... Podobno Klara powiedziała coś o Janie. A, o tym, który jest homoseksualistą. To się wścieczyło, ale czy to prawda? Sporo tu nieszczęść, jak na taką małą wieś. No. W każdej wsi tak jest, choćby najmniejszej. Starczy popytać, ale żeby nie kończyć tak łzawo. Masz, na pociechę. Co mam na pociechę? Ty, ona stała? Nie, co ty? Żyjesz? Lena. Co to miało znaczyć?
To był chyba Bóg w grze, nie? No i naprawdę, szatanek, kurde, no, świetne podpowiedzi. Lena jeszcze dochodzi do siebie. Tak? Czyli muszę poczekać. Poczekam jedną dobę. Chyba, że nie, chyba, że to nie jest tak... Chyba, że muszę skończyć zlecenie z Gryfem i wtedy ona jakby wybudzi lub nie. Tak? Dobra, idę zrobić zlecenie z Gryfem i wtedy przyjdę tutaj. Ino, połodzi brakuje. No, płotka. Musisz być szybka, bo na tym polega nasza siła. Na tym polega nasza siła, na szybkość. Ktoś potrzebuje pomocy, czy nie? No. Czuję się zobowiązany. Uhoho. O ty kurde. Wilki go rozciągają. O, dzięki za follow. Coś tutaj nie działa na tym streamie tak, jakbym chciał. No ale dobra. Trudno. Jak będzie tyle lało, to co dobrze. Aha, no to muszę się rozciągnąć. No to proszę bardzo. Jakie akcje. Dobrze, że tam nie dodałem jakichś dziwnych, mocniejszych rzeczy. Śpiew usunąłem, tak, bo to już przesada. Duchota się skończyła. Gęś to Wesemira. Tak? W czym rzecz? W sprawie Gryfa. Zająłem się tym zleceniem na Gryfa. No i? Jak? Aha. Dowiedziałem się paru rzeczy. To samiec. Miał gniazdo w Lisim Boże. Nilfgaardczycy puścili je z dymem. Ubili samice, potłukli jaja i uznali, że załatwili sprawę. Ha. Zawsze to samo. Zamiast od razu posłać po fachowca, robią po swojemu. I jest tylko gorzej. No dobra, wszystko gotowe. Daj tylko znać i bierzemy się do roboty. No jak to? Rozciągnąłem się przecież. Stanie na głowie. Pora, no, stanie na głowie, a później... No to przechodzimy na Show Up TV. Okej, pora zostawić pułapkę. Nie ma co dłużej zwlekać. Chodź, rozejrzyjmy się, gdzie zostawić pułapkę. Ja już mam swój typ. Po drugiej stronie rzeczki są takie pole i zagajnik. Dużo miejsca i nikt nie wejdzie nam w drogę. Dobra, tam się widzimy. Eliksir Grom przyda się na siłę, tak? Alchemia. Posiadam składniki nawet. Grom, wykonaj. Mogę go... Co jest? Dobra. O, właśnie. Grom i muszę go tutaj dać, tak? Dobra.